Interesuje mnie, słuchajcie, ta kołdra, ponieważ nie wiem, czy dobrze myślę, ale to mi wygląda na ślady krwi. I tutaj kolejna dziwna sprawa. Zobaczcie, że mamy kolejne plamy na łóżku, które przypominają troszkę plamy po krwi. Nie widzę pianek, natomiast maszynki. Co? O fu! Chyba właśnie kolega znalazł ten obrzydliwy punkt dzisiejszej wyprawy, o którym wam mówiłem przed chwilą. Smród jest nieziemski, a to dlatego, ponieważ tutaj mamy... Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dobrze was widzieć. Dzisiaj zabieram was na eksplorację kolejnego opuszczonego domu. Domu prawdopodobnie byłego czołgisty żołnierza, a o tym wszystkim świadczą rzeczy, które oczywiście udało nam się znaleźć w środku podczas całej eksploracji. Pod kątem urbexów domek naprawdę wspaniały, idealnie wyposażony, w którym, słuchajcie, panował naprawdę niezwykły klimat. Natomiast niestety podczas eksploracji dokonałem dosyć przykrego odkrycia i niestety jeśli chodzicie po takich miejscach, no to musicie być przygotowani na takie widoki, jakie dzisiaj zastaniecie podczas oglądania tego materiału. Ale już nie będę przedłużał, wszystko zobaczycie już za sekundkę, także życzę wam miłego oglądania i widzimy się już na miejscu. Do usłyszenia i do zobaczenia. I jak co tydzień, witam was na kolejnej eksploracji. Dzisiaj naszym celem jest zwiedzenie tego oto domku. Sam obszar, który otacza nasz domek, jest naprawdę sporych rozmiarów, bo jak widzicie, po prawej stronie mamy, słuchajcie, stare garaże, które jeszcze częściowo są pozamykane. Za mną dosyć sporych rozmiarów stodoła, a także jakiś mały chlew. Także, słuchajcie, dzisiaj eksploracja miejsca, które już od dłuższego czasu chodziło mi po głowie, ponieważ z tego co wiem, w środku można znaleźć coś naprawdę obrzydliwego. A co dokładnie, tego dowiecie się już za chwilkę. Natomiast teraz, zanim jeszcze wejdziemy do środka, sprawdzimy, słuchajcie, te pobliskie budynki, ponieważ one również mogą być ciekawe. Pierwsza stodoła, jak widzicie, mamy drabinę, która ciągnie się aż do samego dachu. Poza tym kilka drewnianych tutaj takich konstrukcji, ale poza tym nic ciekawego. Także nie będziemy tracić czasu na puste pomieszczenia, puste budynki, idziemy dalej. Tutaj jeszcze tylko warto zwrócić uwagę, że ta stodoła również służyła do magazynowania drewna. Możliwe, że drewna na opał. Idziemy teraz, słuchajcie, jeszcze szybko do tego chlewu. Natomiast jeśli chodzi o sam obiekt, to mieści się on, jak widzicie, w takim małym cypelku leśnym. Natomiast nie jest on całkowicie odosobniony od sąsiadów, ponieważ przed chwilą, dosłownie kilka minut temu, słyszałem, jak coś tutaj, słuchajcie, podjeżdżało. Prawdopodobnie jakiś sąsiad podjechał pod swój dom samochodem. Zwróćcie uwagę na te drzwiczki garażowe. One są, słuchajcie, tutaj zakryte jakby taką częścią betonową i ciekawy jestem, czy w środku coś znajdziemy, może jakiś pojazd. Niestety nie. Ja to odsunę na chwilkę, żebyśmy mogli tam zajrzeć. Ale niestety nie. Samochód tutaj na pewno jakiś musiał niegdyś być, no bo garaże są, jak widzicie. Ale jeszcze nie znaleźliśmy żadnych opon, które świadczyłyby o tym, że te samochody rzeczywiście tutaj były. Oczywiście za sobą drzwi zamykamy. Ja tylko przypomnę, że podczas eksploracji kieruję się zasadą nieniszczenia żadnych obiektów, które zwiedzam. Nic nie demoluję, nic nie kradnę. A teraz wchodzimy, słuchajcie, do chlewu. Takiego dosyć małych rozmiarów. Mamy, słuchajcie, stanowiska do żywienia różnego rodzaju bydła. No i mamy również to, czego szukaliśmy, czyli, słuchajcie, oponę. Opona, która, no mogę się mylić, ale wygląda mi, słuchajcie, jak opona od malucha. Nie wiem, czy ktoś z was tutaj rozpoznaje ten egzemplarz. Jest tutaj napisane D124. Jest dosyć małych rozmiarów, także chyba na malucha w sam raz. Tutaj zobaczcie, jeszcze miseczka dla kota. No i kolejne przejście. Kolejne przejście, które jest, no już w jakimś stopniu,
chociaż minimalnym, zachowane, ponieważ zobaczcie, że tutaj mamy dosyć sporą kolekcję starych kaset. O kurczę, jest ich tu naprawdę dużo. A co od razu rzuciło mi się w oczy, to zobaczcie. Tutaj, na tą kasetę, jest to zespół Ich Troje. W dawnych czasach był on naprawdę dosyć popularny. Pewnie część moich widzów jeszcze kojarzy ten zespół. I na przykład tutaj mamy zestaw takich utworów jak Powiedz mi, zawsze pójdę w twoją stronę, razem, a jednak osobno, dla ciebie. No, te ich czołowe hity, można powiedzieć. Oczywiście odkładamy na miejsce. Jest tu sporo tych kaset. Natomiast my idziemy dalej, bo przed nami jest eksploracja tego domku, który jest naprawdę ciekawy, jest naprawdę fascynujący. Tak jak mówiłem wcześniej, mega długo czekałem, aby tutaj przyjechać i to zwiedzić. No i w końcu nadarzyła się taka okazja, więc jestem. W ostatnim pomieszczeniu tego naszego chlewa, że tak to nazwę, niestety już nic ciekawego nie ma. Są jakieś opakowania po jajkach, pewnie wiejskich, może gospodarz również miał kury, ale poza tym raczej to by było na tyle. Także wychodzimy na zewnątrz. No i teraz chyba wypadałoby wejść, słuchajcie, do naszego głównego celu dzisiejszej wyprawy, czyli do tego domu. Z tego co widzę, wejście jest bezproblemowe, drzwi są całkowicie otwarte, także wchodzimy do środka. Przed samym wejściem warto zwrócić uwagę na to, że zobaczcie, domek jest w coraz gorszym stanie. Tutaj zaczyna się już sypać, zapadać, także możliwe, że są to ostatnie chwile, aby ten obiekt zwiedzić. Także wchodzimy do środka, no i jak przeważnie w takich domkach to bywa, znajdujemy się, słuchajcie, w przedpokoju, który tak naprawdę wita nas jeszcze starą parasolką. Tutaj jeszcze jakieś krzesełko, a zobaczcie, jeszcze tutaj stare rękawice. No oczywiście zgaduję, że gospodarza, które się nadal suszą na kaloryferze. Tutaj jeszcze jakiś stary wieszak, no i oczywiście lusterko. Witam was wszystkich. Pamiętajcie, jeśli mogę was prosić, zostawcie łapkę w górę. Dla was to jest dosłownie pół sekundy, a może nawet i mniej, a dla mnie gigantyczna pomoc w rozwoju tego kanału. Także jeśli chcecie więcej takich wypraw, pamiętajcie o łapce w górę i o subskrypcji. Okej, i teraz słuchajcie, jesteśmy jakby w takim przedsionku. Przedsionku, który łączył wszystkie pomieszczenia w tym domu. Tam mamy chyba wejście do dużego pokoju, tam chyba sypialnia, a po prawej stronie spiżarnia, a raczej magazyn na różnego rodzaju konserwy, garnki. Zobaczcie, jest tego naprawdę sporo. Tam jeszcze chyba jakaś stara ziemia. O, mamy również, słuchajcie, przyprawy. To jakiś piękny czajniczek. No i dużo opakowań po maśle. Zakłady wytwórcze w Wrocławku. Wow, tam jeszcze taka stara łyżka. O, pajączek w środku. No i sporo dosyć rzeczy. Tutaj na przykład mamy fartuch, prawdopodobnie gospodyni, także no tutaj już mamy pierwszą wskazówkę, że razem z gospodarzem mieszkała również jego małżonka. Tak jak to przeważnie bywa w takich opuszczonych domach, całą historię i to, kto tutaj mieszkał, poznajemy dopiero podczas eksploracji, bo niestety takie miejsca nie są nigdzie opisane. To są zwykłe domy zwykłych ludzi, którzy prowadzili przeważnie zwyczajne życie. Tutaj zobaczcie, jeszcze mamy wejście na strych, potem tam zajrzymy, a pod strychem taka ciekawa, tajemnicza półeczka, schowek, można powiedzieć, na buty, na różnego rodzaju obuwie. Rzućcie okiem na to. Jakie malutkie, nie wiem jaki to jest rozmiar. Zgaduję, że jakieś, nie wiem, 35, 4, słuchajcie, naprawdę małe butki. Mogę się mylić, natomiast wydaje mi się, że często takie buty nosiły pielęgniarki w pracy. Tak one wyglądają, natomiast może to być pewnego rodzaju wskazówka, że osoba ta była, ta małżonka była może pielęgniarką, pracowała w szpitalu, ale pewnie o tym wszystkim przekonamy się za chwilkę. Teraz kierujemy się chyba do spiżarni albo do kuchni. Ciekawi mnie, co w niej jeszcze pozostało. O kurczę, niestety, ale tutaj to przejście całkowicie zagrzybiałe. Farby to praktycznie już tutaj nie ma. Mamy, słuchajcie, toaletę. Toaletę, która, słuchajcie, jest, można powiedzieć, w jakimś stopniu zablokowana. Pod tym kurzem, zobaczcie, jakie piękne kafelki. Ale w toalecie, jak to, w toalecie nic specjalnego nie ma. Wchodzimy teraz, słuchajcie, chyba do
Łazienki, to nie była kuchnia, to była łazienka. Zobaczcie, maluteńka łazienka z wanną. Tutaj chyba jeszcze mamy może franie? Czy ja się nie mylę? Czekajcie. Światowid Myszków. To jest chyba producent i miejsce, gdzie produkowali tą pralkę. Natomiast firmy nie widzę. Chyba to nie jest frania. Jakaś mała szafeczka, zobaczcie, na różnego rodzaju chemię. O, co ciekawe, mamy tutaj jeszcze mydełko, ale całkowicie zgrzybiałe. O matko, dobrze, że mam, słuchajcie, na tej wyprawie rękawiczki, bo niestety ostatnio zapomniałem ich założyć. No a bez rękawiczek raczej nie chciałbym dotykać tego wszystkiego, co tutaj znajdziemy. Natomiast chyba nic poza tym nie mamy. Tam jeszcze jakiś stary proszek, naprawdę stary, starej daty. Widać po opakowaniu. Oczywiście szafeczkę zamykamy. No i jeśli chodzi o łazienkę, to by było chyba na tyle. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy kubeczek ze szczoteczką. Pewnie właściciela lub właścicielki, która nadal tutaj jest. Tutaj jeszcze krem, chyba po goleniu. A także, o, zobaczcie na to. Całe oporządzenie do golenia. Nie widzę pianek, natomiast są maszynki. Co? O fu! Chyba właśnie kolega znalazł ten obrzydliwy punkt dzisiejszej wyprawy, o którym wam mówiłem przed chwilą. Nie wiem, czy słyszeliście, jak krzyknął. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Natomiast jeszcze teraz, gdy już wychodzimy z tej łazienki, rzućcie okiem, jak ona jest naprawdę fantastycznie, klimatycznie wyglądająca. Nie chodzi mi o to, że jest jakoś mega specjalnie zachowana, natomiast ten cały grzyb, który tutaj wchodzi, otacza to miejsce, jest dosłownie fantastyczny do różnego rodzaju zdjęć z opuszczonych miejsc. Także pewnie fotki jakieś zrobię i wrzucę potem na Instagrama. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie, do kolejnego pomieszczenia. Ja już, słuchajcie, chyba czuję ten odór tego, co za chwilkę wam pokażę. Natomiast tutaj jeszcze ten przedsionek, który już wam mówiłem. No i teraz tak, smród jest nieziemski, a to dlatego, ponieważ tutaj mamy zdechłe zwierzę. O Jezu, ale śmierdzi. O jejku, o kurczę. Jak pewnie widzicie, jest to kot. Kot, zdechły kot, słuchajcie, który niestety już jakimś cudem z tego domu nie wyszedł. I ciekawi mnie dlaczego, ponieważ drzwi są otwarte. Okna chyba niektóre też. A kot niestety tutaj jakoś zdechł. Nie wiem dlaczego, no. Nie wygląda na jakiegoś wygłodniałego. Natomiast ciekawi mnie, dlaczego on tutaj leży. Tak czy inaczej, postaram się to pomieszczenie zwiedzić troszkę szybciej, bo naprawdę zapach tutaj jest obrzydliwy. Mamy oczywiście, słuchajcie, również lodówkę. Jak to zwykle u mnie bywa, lodówki otwieramy i sprawdzamy, co jest w środku. O, i w tym wypadku lodówka jest nawet jako tako wyposażona. Zobaczcie, mamy keczupik. Markowy, sos pomidorowy, keczup, okej. Jakieś stare, słuchajcie, tutaj słoiczki z jakąś zawartością. Nie chcę mówić, co mi to przypomina, także chyba to lepiej odłożę. Tam jeszcze stara woda, raczej pić mi się dzisiaj nie chce. No i oczywiście puszka po piwie. Jak pewnie zauważyliście, to miejsce no już w jakimś stopniu jest co jakiś czas demolowane. Tam mamy, słuchajcie, już jakieś graffiti na ścianie, także możemy przypuszczać, że już za jakiś czas to miejsce całkowicie przepadnie, zniknie. Zostanie całkowicie zniszczone przez wandali. Także dobrze, tutaj przyjechaliśmy, jeszcze możemy je obejrzeć, jak w miarę wygląda. Zobaczcie na to. Kolejny punkt naszej eksploracji i tym razem znaleźliśmy, słuchajcie, zegarek. No i standardowo, słuchajcie, do moich widzów prośba. Postarajcie się ten zegarek rozpoznać. Z tego co widzę, jest tutaj napisane Q&Q Quartz. Water resist do 30 metrów wodoodporny. A bransoletka już troszkę zniszczona, natomiast jeśli rozpoznajecie, dajcie znać, ile to mogło być warte niegdyś. Oczywiście go odkładam na miejsce. Tutaj jeszcze jakaś stara półeczka. Czy możemy ją otworzyć? Ano możemy. A w środku chyba solniczka. A jakieś talerze. Oj, tam mamy, słuchajcie, jeszcze herbatki. Herbatki, czyli to, co lubimy najbardziej. Ja bardziej gustuję w yerbach, ale herbaty też oczywiście codziennie staram się pić. Jestem mega herbaciarzem. No i słuchajcie, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Wydaje mi się, że do sypialni. Mamy dwa łóżeczka, a także fotele, no i oczywiście szafę, w której nadal znajdziemy ubrania właścicieli. Jest ich tutaj dosyć mało w porównaniu do innych domów, które zwiedzałem na kanale naszym, ale co ciekawe, interesuje mnie, słuchajcie, ta kołdra, ponieważ nie wiem, czy dobrze myślę, ale to mi wygląda
na ślady krwi. A już kiedyś czymś takim się spotkałem w pewnym opuszczonym domu lalek, gdzie takie ślady były na poduszce. A tutaj mamy na kołdrze. Bardzo mnie to ciekawi, o co chodzi. Jeśli wiecie, od czego one mogą być, to dajcie znać poniżej, bo chętnie poczytam i chętnie się dowiem. Co ciekawe, tutaj mamy jeszcze kolejne kołdry i kolejne poduszki. I te poszewki właśnie w tym wzorze sam osobiście, słuchajcie, miałem w moim wcześniejszym mieszkaniu. Dokładnie takie same. Dosyć dziwnie się czuję, jak patrzę, że takie same leżą tutaj, w tym opuszczonym domu. A jeszcze na szafie, zobaczcie, mamy słonika. Słoniki to chyba znak szczęścia. Mają przynosić szczęście domownikom. Natomiast no, z tego co widzę, chyba w tym wypadku to nie zadziałało. Poza tym mamy jeszcze komody. Jakieś takie małe, drewniane szafeczki. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że one są, słuchajcie, pomazane przez jakieś dziecko. Tutaj widzę postać jakiegoś człowieka, jest on uśmiechnięty, obok serduszka, czyli prawdopodobnie rodzina ta miała dziecko. I jak dobrze tutaj poszperać, to znajdziemy również jeszcze telewizor, może jakieś zabawki tego dzieciaka. No i zabawki są, zobaczcie. Stary taki pluszak, osiołek, który leżał pod szafeczką, tam jeszcze jakaś mała książeczka. Tutaj chyba jeszcze coś zapachowego i zeszyt. Ciekawe, czy zapisane. Tak, coś tam jest napisane. Chyba w innym języku. Może właśnie zeszyt do nauki języków. A nie, zobaczcie. Do matematyki. Są tutaj działania. Mnożenie, dzielenie przez ułamki, potęgowanie. No, czyli osoba ta, to dziecko musiało być pewnie, zgaduję, w jakiejś klasie szóstej. Coś w tej okolicy. No, ale jeśli chodzi o ten pokój, to by było chyba na tyle. Nic więcej tutaj nie mamy. Jeszcze warto rzucić okiem na te obrazki. Tam jest Kubuś Puchatek. No czyli możliwe, że akurat ten pokoik był pokoikiem dziecięcym. Także my już z niego wychodzimy. Omijamy tego biednego kotka. Może to był kot właściciela, nie mam pojęcia. I przechodzimy dalej. Dalej, czyli słuchajcie, tutaj do kolejnego pokoiku. A słuchajcie, to nie jest pokoik, to jest kuchnia. Kuchnię naprawdę uwielbiam zwiedzać na eksploracjach. Podczas gdy eksploruję opuszczone domy, to właśnie kuchnie są miejscami tymi jednymi z najbardziej ciekawych, ponieważ przeważnie są one najlepiej zachowane. No i tak jest i w tym wypadku. Zobaczcie, lodówka, ale lodówka już nie takiej starej daty. Wydaje mi się, że takie jeszcze możemy spotkać. Może u dziadków macie taką lodóweczkę. Niestety w niej tutaj nic nie znajdziemy. A nie jest, słuchajcie, keczupik. Jest chyba nawet jeszcze musztarda szanowa, ale nic poza tym. Na lodówce mamy również opakowanie, a raczej pojemnik po czekoladzie do picia. Naprawdę starej daty. Choco Express. Oczywiście odstawiamy. Obok lodówki zegarek, a raczej nad lodówką zegarek, który zatrzymał się na godzinie 19, no można powiedzieć 30. Jest również kalendarz. 25 wrzesień, rok 2011. No to jest kolejna wskazówka. To może świadczyć, że właśnie w tym roku to miejsce zostało opuszczone. Poza tym mamy również chlebak. I również taki chlebak miałem kiedyś w swoim domu. Kurczę, naprawdę, ile tutaj jest nawiązań do mojego wcześniejszego mieszkania. Półeczka, półeczka z lekami. I tutaj również możecie pisać, na co te leki są, na co ta osoba mogła się leczyć, która tutaj mieszkała. Nazwa leku to, słuchajcie, Cardiol C. Są to krople doustne, roztwór, krople nasercowe, no to wiadomo oczywiście, że na serce. Kawa, która jeszcze, słuchajcie, w środku jest całkowicie zakurzona. Kolejne krople i tutaj chyba jeszcze jakieś tabletki. Apivarol, tabletki fumigacyjne dla pszczół miodowych. O, co ciekawe. Zobaczcie, jeszcze w środku też jest jakaś zawartość. Tam dalej chyba herbatki. Tutaj również chyba stara czekolada, może jakaś inka i przyprawy. Jest ich naprawdę sporo. O, i kolejne herbatki, które nadal w środku są. Mięta, uwielbiam pić miętę. Oczywiście szafeczki, tutaj akurat w tych szafeczkach dosyć mocna graciarnia. Zobaczcie, wszystkie szafeczki wypełnione aż po brzegi. Różnego rodzaju sztućce, noże do krojenia mięsa, pieczywa, a tutaj chyba jakieś foliówki, ale to już nic ciekawego. Warto jeszcze rzucić okiem na sam zlew. Zobaczcie,
Naprawdę stary. Tutaj jeszcze talerze, dosyć równo poukładane. I chyba termowentylator, a raczej opakowanie po nim. Poza tym, zobaczcie na to. Czy to jest chyba jakiś piecyk, ale z takim piecykiem spotykam się po raz pierwszy. Wygląda dosyć specyficznie, naprawdę. Kurczę, nie wiem, słuchajcie, co to może być. No chyba piecyk, ale nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia z jakiego roku. Może wy będziecie wiedzieli. Kuchnię oficjalnie mamy chyba zaliczoną. Zobaczyliśmy wszystko. Także wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. No a tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, mamy salon. Salon i jest naprawdę sporo rzeczy ciekawych. Zaczynamy od lewej strony, gdzie mamy szafeczki, które możemy nadal otworzyć. Dużo różnego rodzaju gazetek. A co ciekawe, na szafeczce mamy stary telefon jeszcze ze słuchawką. Halo, halo, czy ktoś mnie słyszy? Proszę zostawić subskrypcję. O, i zobaczcie ten charakterystyczny dźwięk przy wybieraniu numeru. Coś pięknego. Moja starsza widownia pewnie będzie kojarzyła tego typu telefony. Tutaj jeszcze, o co chodzi z tym butem? Patrzcie na to. Jaki maciubki. A w nim powbijane są igły. Ciekawe dlaczego. Nie mam pojęcia, co to ma oznaczać. Natomiast mamy but. Wewnątrz chyba jeszcze jakaś stara ścierka albo skarpeta. I wewnątrz powbijane igły. Mega dziwnie to wygląda, powiem szczerze. No i zobaczcie teraz na to. Segment całkowicie drewniany, ale najciekawsze znajduje się tutaj na tym stole, ponieważ mamy zdjęcie i zgaduję, że jest to zdjęcie właściciela. Zdjęcie w mundurze, możliwe, że był żołnierzem. Obok jeszcze zobaczcie stare naszywki z wojska, na których widzimy czołg. Może ta osoba służyła w jakiejś kompanii pancernej. To są właśnie takie wskazówki, które uwielbiam najbardziej podczas zwiedzania opuszczonych domów, bo my jesteśmy w pewien sposób troszkę takimi detektywami. Musimy odkryć historię dawnych mieszkańców, dowiedzieć się, czym się interesowali, czym się zajmowali na co dzień. I właśnie takie małe wskazówki, jak na przykład ten obrazek i te naszywki, dają nam bardzo duży zastrzyk informacji. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na ten segment. Zobaczcie, on był tak charakterystycznie otwierany. Taki segment również kojarzę z domu mojej babci. W środku jeszcze piękne kieliszki do wina, a nad nimi jakieś tutaj, zobaczcie, zastawy, a także coś takiego, nie wiem, do czego to służyło. Coś z wódką, nie mam pojęcia, odkładam to na miejsce. Piękne jest to, że do każdej z tych szafeczek możemy zajrzeć i w każdej coś znajdziemy. Tu na przykład jakieś obrazki święte. Tam jest pusto. Tutaj pusto. Szybki czek, słuchajcie, segmentu. Tutaj obrazek z Janem Pawłem II. Tam jakaś ściereczka. No już nie będziemy zaglądali, natomiast tutaj jeszcze zobaczcie piękny stary telewizor marki Elemis. Elemis, mamy również na niego pilot. Nie wiem, czy są paluszki, a nie, te paluszki są obok, natomiast raczej już nie odpali. Nie ma takiej opcji, chociaż jest podłączony, ale w tym domu nie ma prądu. To tego akurat jestem pewien. Piękny żyrandol. I tutaj kolejna wskazówka. Zwróćcie uwagę, że na tym żyrandolu, nie wiem, czy dobrze to odmieniłem, mamy, słuchajcie, bombeczki świąteczne. I pytanie, czy jest to zabieg urbeksowiczów, którzy byli tutaj przede mną, którzy ten dom tak ozdobili, czy może właściciele opuścili albo zmarli w okresie świątecznym. Bombeczki, zobaczcie, jest ich tutaj dosyć sporo. Powiem wam, że myślałem, że ten domek jest znacznie mniejszy. Z zewnątrz tak wygląda. Natomiast po wejściu tutaj mamy naprawdę sporo pokoi. Także teraz wchodzimy do ostatniego. Możliwe, że do sypialni rodziców tego dziecka. Zobaczcie, jakie sporych rozmiarów łoże. Nad nim jeszcze obrazek święty. I tutaj kolejna dziwna sprawa. Zobaczcie, że mamy kolejne plamy na łóżku, które przypominają troszkę plamy po krwi. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, czy właściciele w tym domu zmarli. Jest to niestety bardzo prawdopodobne. Natomiast naprawdę niepokoją mnie te plamy, bo mamy te plamy wszędzie dosłownie. Na każdej kołdrze, na każdej pościeli. Nawet tam wcześniej je znaleźliśmy, także nie wiem, nie mam pojęcia. Możecie dać znać, na co wam to wygląda, ale no, to prześcieradło jest naprawdę straszliwie poplamione. Obok łóżeczka starej daty telefon.
O, i taki fajny, charakterystyczny dźwięk, jak się podnosi słuchawkę. Posłuchajcie. Jakby taki dzwoneczek, można powiedzieć. O, zegarek. Zegarek zatrzymał się na godzinie 18.20, w kuchni na 19.30. Obok łóżka jeszcze zobaczcie jakieś opakowanie po lekach. A tutaj chyba jakiś stary szampan. Mamy również jeszcze szafy. W szafach tutaj nic nie ma. No i chyba tak powinno być podczas opuszczania danego miejsca, że właściciele powinni wszystko zabierać. Także no może jest taka szansa, że słuchajcie, oni się stąd wyprowadzili. A może po prostu już ktoś do tych rzeczy się dobrał. Niestety, ale to też jest możliwe. Jeśli chodzi o sam domek, to wydaje mi się, że to by było na tyle. Zostaje nam jeszcze do sprawdzenia poddasze, które również może być ciekawe. Także teraz kierujemy się na górę i zobaczymy, co tam na nas czeka. Słuchajcie, byłem przed chwilą na strychu. Już tego nie nagrywałem. Najpierw wszedłem sprawdzić, czy jest w ogóle sens tam wchodzić. Niestety, na samej górze nic ciekawego nie znalazłem. Także pozwólcie mi, że już nie będę tam się ładował i wam tego pokazywał, bo kompletnie nic tam nie ma. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał, że zostawiliście łapkę w górę i że już za tydzień w piątek o godzinie 18 wszyscy razem spotkamy się na kolejnej wyprawie. Trzymajcie się, a ja się stąd ewakuuję, bo z tego co słyszałem od kolegów, ktoś zaczyna się tutaj kręcić i się nami interesować. Do usłyszenia, cześć!